Raz. Bałmowiec TV, jesteśmy właśnie w Opolu na Opole Sport Fair. Jest ze mną Kamil. Kamil, jak samopoczucie? Wiemy, że jutro godzina 13, widzimy Cię na scenie. Powiesz coś, jak ostatnie dni przygotowań? Generalnie jak tu cała impreza się udała, bo praktycznie dzień już ma się ku końcowi. Kilka słów. Ogólnie bardzo pozytywne wrażenia, bardzo dużo wystawców, bardzo dużo fajnych promocji, konkursów dla ludzi, super nagrody. To żeśmy skorzystali, także bardzo, bardzo, bardzo jest pozytywnie nastawiony do takich imprez. Jutro zobaczymy, co tutaj się będzie działo. No ale po dzisiejszym dniu bardzo, bardzo fajnie to wszystko wygląda. No co, dzisiaj już woda odstawiona o 12, także ostatnia doba została do zawodów. No zobaczymy, jak to będzie wieczorem wyglądać z wagą, jestem bardzo ciekawy. To forma, myślę, będzie, także trochę głodny już jestem, no bo te wyglądają dalej jeszcze dość niskie. Jutro, znaczy dzisiaj w nocy w zasadzie planuję ładowanie zacząć, także zobaczymy. No właśnie, warto dodać, że ta impreza jest naprawdę dla wszystkich, bo z atrakcji, które ja tutaj dzisiaj widziałem, a wcale jakoś za dużo nie chodziłem, to na przykład jakiś mistrz motocrossu jeździ tutaj na hali, jest taka wielka poducha do skoków z wysokości, taka amortyzująca, na dworze jest taki chyba 15-metrowy basenik do takich ślizgów, naprawdę tu obok nas jest mata, gdzie są jakieś pokazy zumba, takie aerobik. No ale główną atrakcją, wiadomo, jest tutaj obecność Kamila i jego przypadkowego bicka, którego mam nadzieję, że zobaczymy. Tak, widzicie sami, co się kurde tutaj dzieje, nie ma przelewek. A co do naszego stanowiska, ruch był spory, fajny konkurs organizowaliśmy, mianowicie unoszenie dwóch wiader z odżywką, 6 kg na wiaderko. Wygrał to chłop, który ponad 2 minuty to utrzymał, także mocny zawodnik. Widać, że coś tam ćwiczył, także no Kamil wiadomo, że wygrałby, ale nie mógł z racji tego, że to nasze stanowisko. Tutaj Panik pozdrawia wszystkie dziewczyny, naturalnie swoją. Ja również pozdrawiam, Kamilek myślę, że dłużny nie będzie. Pewnie też pozdrawiam. No i Kamil, pochwalisz się, co ty tutaj dzisiaj wygrałeś? Przeszliśmy tylko chwilę na, powiedziałbym, konkurencyjne stanowisko, żeby zobaczyć, czym to się zakończyło. No nie, no w sumie co się działo, było coś tam do podnoszenia. Myślałem, że to waży z 200 kilo, ja przychodzę, chciałem tę serię zrobić, a to się okazuje 160 kilo tego. Dostałem odżywki, także bardzo, bardzo fajnie. No ja go musiałem ganiać po tych konkursach, bo sam nie chciał, ale naprawdę ciekawie, zapraszamy jeszcze na jutro. Auto zawalone suplami po sufit, także. Dokładnie, warto sobie zabrać troszkę pieniążków, bo naprawdę ceny suplementów takie jak w żadnym innym miejscu w Polsce. Powiedziałbym hurtowe albo czasem nawet poniżej. USN, także dzisiaj bardzo, bardzo korzystne ceny, praktycznie po hurcie, także naprawdę mega. Dokładnie, a wiadomo, że nasze odżywki są najlepsze, a dlaczego? No zastosował odżywkę. Siła. Siła. Holding, copyright lyrics so they can't be stolen if they are. H-Block stole, need the police. I'm trying to say no.
Kamil, jaki komentarz? Odpowiedź na wszystkie pytania. Kamil, przeszliśmy test 40 cm w bicku. Jaka jest nagroda? Dajcie już zapisane, wszyscy do tego meczu. Miłe koszuleczka, SFD team. A czy tutaj 40 cm w tym bicku się znajdzie? Myślę, że nawet więcej. Lera, Kamil, kurde, jacyś ludzie na... Ludzie na plakatach, kojarzysz tego tam może kolegę, co tam jest? To jest Emil. Znasz go? Jasne, że tak. Co ty gadasz? No pewnie, się nie wiem. O? Nie znam gościa. Dobrze wygląda. Wygląda trochę. Nie wiem. Co to jest? To może być. Oficjalny pomiar. Kamil tam widz. Waga super ciężka. Jaki wynik? 19 kilo. Jest trochę więcej niż przed Europy. Ładowanie. Zrobiło swoje, także mam nadzieję, na niedzielę będzie lepiej jak na Europie. Jak na Europie byłeś czwarty, to co to? Mierzymy na podium? No nic nie mierzymy. Gdzie forma? Gdzie dobre miejsce? Zobaczmy. Bicek. Obecny. Kopytko obecne. Pozdrawiam dla wszystkich z Bąbowca.